Lodowata woda nie jest im straszna. Kolejne osoby dołączyły tej zimy do grona miłośników morsowania. Chrzest na szalonego morsa zorganizowała grupa Szalone Morsy przy wodospadzie w miejscowości Młoty w gminie Bystrzyca Kłodzka. Chrzest na szalonego morsa to jest druga edycja naszej takiej rodzinnej imprezy tutaj na Młotach. Są przyjezdne morsy tutaj z Poznania, są tutaj z Kotliny Kłodzkiej, także okaże się jeszcze, kto do nas tutaj dojedzie. Ostra drąga, śluz żaby, co pod wodę ją wciąga, piołunu gorzki korzeń, kielich wodnika, gdzie palący jest ogień. Ślubuję! Ślubuję! Woda gorąca. Siarczyście gorąca, samopoczucie rewelacyjne i polecam każdemu. Powiem tak szczerze, to z ciekawości na początku było, bo byłem ciekawy, jaka moja reakcja będzie na zimno. Przechodziłem bardzo tutaj często, patrzyłem na szalonych morsów, jak oni tutaj morsują. I powiem ci, że najpierw ciekawość, a później to już można powiedzieć, że bez tego nie mogę żyć już. No na razie jeszcze jestem w szoku, ale nie jest mi zimno. To jest najważniejsze. Mówiłem. Wcale nie jest tak źle, jak mnie straszyli. Fajnie było, super. Bardzo dobrze, żadnych chorób. Po prostu przechodzę przeziębienie bardzo szybko. Jak mnie coś łapie, to bardzo szybko przechodzę to przeziębienie i nie mam żadnych problemów ze zdrowiem. Super jest czas spędzany ze znajomymi, od skocznia, od dnia codziennego, od pośpiechu, od telefonów, komputerów. Można sobie spokojnie, przyjemnie spędzić czas na łonie natury ze znajomymi, z przyjaciółmi, zawiera się nowe znajomości. Moja rodzina cała morsuje, mąż z dziećmi. Ja pierwszy raz chciałam spróbować, jak to jest. Było super, gorąca atmosfera, wspaniali ludzie. Jesteśmy niedaleko na wakacjach i tak spontanicznie dzisiaj znaleźliśmy, że jest tutaj fajna grupa szalonych ludzi i przyjechaliśmy ich tutaj wspomóc i zobaczyć, jak jest wspaniale. Jeżeli chodzi o morsowanie, no to jak najbardziej ma ono wpływ na naszą zdrowotność. Przede wszystkim kluczem do skutecznego morsowania jest to, żeby robić to systematycznie, nie na zryw, jak my to mówimy, tylko kluczem jest nie samo tylko i wyłącznie zanurzenie, tak zwane zaliczenie, jak czasami ludzie to myślą, że tak można, tylko przede wszystkim zachowanie pewnej systematyki. Co do przygotowania, no cóż, przede wszystkim trzeba być pewnym tego, że nie mamy jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. Myślę, że zawsze warto to sprawdzić u swojego lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli trzeba. Oni będą wiedzieć. Jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań chorobowych, które by wykluczały nas, to jak najbardziej, niezależnie od wieku, możemy podjąć tą czynność, która ma oczywiście decydujący wpływ na nasze zdrowie. W tym dniu obowiązywały karnawałowe stroje i dobry humor. Po rześkiej kąpieli można było ogrzać się przy ognisku.